Dzień dobry, nazywam się Oskar Dawicki i chciałem opowiedzieć o swojej pracy znajdującej się w kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych tytułem Praca Magisterska. Praca ta pochodzi z 2004 roku, była pierwszy raz pokazana i przygotowana na wystawę w Bunkrze Sztuki. Wystawa ta cała nosiła tytuł Dziesięciolecie malarstwa i przypadała z grubsza na dekadę po moim dyplomie, w związku z tym miała trochę charakter, powiedzmy, ironiczno-jubileuszowy, nazywała się Dziesięciolecie malarstwa. W tamtych czasach bardzo popularną procederem wśród przyszłych polskich inteligentów było kupowanie prac magisterskich, doktoranckich czy semestralnych od innych osób, zamawianie ich nielegalnie i później podpisywanie niewłasnym nazwiskiem w zamian za pieniądze oczywiście. Ten proceder był powszechny, znany, opisywany i nawet lekko ścigany. Zastosowałem go jeden do jeden, to znaczy wraz z kuratorką wystawy Magdą Ujmą poszukaliśmy takiego specjalisty właśnie, humanisty od takich prac, po czym ja podszyłem się pod studenta historii sztuki i zaczęliśmy korespondować, przysłałem mu materiały, zdjęcia, sugestie. On podsyłał mi kolejne rozdziały. W ten sposób powstała 60-stronicowa praca pod tytułem Tożsamość współczesnego artysty na przykładzie twórczości Oskara Dawickiego. Praca spełniała wszystkie kryteria regularnej pracy magisterskiej, jednak nie została ostatecznie poddana prawdziwej ocenie profesorów. Pojawiła się po prostu na wystawie. Kiedy została poddana właśnie recenzji i ocenie, nazwijmy to, specjalistów, na przykład Maszy Potockiej, która była wówczas dyrektorką Bunkra Sztuki, pamiętam komentarz Maszy, był taki, że tu autor popisuje się dobrze rozwiniętym aparatem humanistycznym, którego używa do organizowania bełkotu. Z grubsza to była taka praca. Ona miała dużo pretensji i wycieczek właśnie ambicji, tak to powiedzmy, tam padał Levinas, Foucault, pojawiały się odniesienia do Velasqueza i tak dalej. Natomiast ostatecznie dla mnie było to nie do przeczytania. Co zabawne, kilka lat po zrobieniu tej pracy, będąc gdzie indziej, zupełnie na jakimś, to był jakiś festiwal performance chyba, podszedł do mnie jakiś tajemniczy typek, duży, zarośnięty, w takim anturażu heavy metalowym, powiedzmy, i właśnie przedstawił mi się jako autor tej pracy magisterskiej. Była bardzo dziwna, wysztywniona i nieposiadająca puenty rozmowa. Tak jak właśnie moja wypowiedź teraz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dużo zdrowia.